Siemanko, z tej strony Tainlix i witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z gry Minik Simulator i dzisiaj pokażę wam, co w międzyczasie zrobiłem. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem jeszcze raz zachęcić wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, do subskrypcji, do zostawienia lajka pod filmikiem. Możecie zrobić to już teraz, także już teraz kliknijcie subskrypcję, już teraz kliknijcie lajka. No i zapraszam do oglądania. A więc, co dzisiaj się stało, co zrobiłem w międzyczasie, jak mnie nie było. I tutaj może zaczniemy od petów. Zobaczcie, tutaj odkryłem wszystkie, raczej wszystkie. O, tutaj właśnie pokazuję wam, które odkryłem. Także tutaj został mi ten ostatni, ten legendarny, tutaj dwa legendarne, tutaj trzy legendarne i tutaj jeden legendarny. Jeszcze wam pomyślałem, pokażę. Gdzie są te pety, wyciągnę je na wierzch i zaczniemy od tych najsłabszych. Aha, w zasadzie powiem wam, który mi się najbardziej podoba. Chwila, lecimy tutaj. Aha, one się tak przesuwają, ojoj. Dobra, i to są na razie początkowe pety, to są z tych najniższych legendarne, które mi się udało trafić. I powiem wam szczerze, najbardziej mi się ze wszystkich petów, które wydropiłem, dostał ten Frost Wisp, ten taki mały duszek. On jest, no, moim zdaniem bardzo fajny. Jak go zobaczyłem, jak mi wydrobił, to się bardzo ucieszyłem. Potem następny, który mi wydrobił, jest Flame Wisp. To on nie jest wprawdzie legendarny. Chwila, unequip, ale tutaj chwila. To będzie to, equipped, i tego jeszcze nie widzieliście. Więc zobaczcie, on nie jest legendarny, ale jest dokładnie to, co z Frost Wisp. Szkoda, że nie jest legendarny. Bardzo fajne dwa małe duszki. Bardzo mi się podobają. Tutaj następny Dark Dragon. Więc tak to wygląda. Jeszcze w międzyczasie trafiłem bardzo dużo różnych... Aha, tutaj pokażę wam w międzyczasie, jak będę gadał resztę. W międzyczasie trafiłem jeszcze te Shiny, bo w końcu się ogarnąłem wczoraj. I wyszło na to, że Shiny to jest... A, dużo nie mam do pokazania. Ha, dobra. I to są wszystkie teraz, które wam praktycznie pokażę. Tutaj, zobaczcie, to też chciałem pokazać. Dobra, ten to jest najlepszy, który tutaj trafiłem na tym jaju. I to był pierwszy mój legendarny, którego trafiłem. W zasadzie wczoraj po filmiku, jak nagrałem, to poszedłem trochę tam pomieszać i... jako pierwszy mi wyskoczył, więc ten jest najlepszy z tych wszystkich, które mam. Znaczy się, które tutaj losowałem, bo to nie jest najlepszy z tych, które mam, o, tak powiem. No i to mi wyskoczyło właśnie po zakończeniu filmiku ostatniego. Teraz tak, których używam, bo tak, to wam pokazałem, ten też. No i to wszystko tutaj, co widzicie, to już są wszystkie te same, co tutaj do góry. I tych właśnie używam. I już wam... Chwila. Od tyłu. Tak, o, w ten sposób. I to są właśnie te pety. Bardzo fajne pety, bardzo dużo dają. I teraz wam pokażę, gdzie je zdobyłem. W zasadzie, czy ja je zdobyłem? Czy można powiedzieć, że ja je zdobyłem? Chyba nie. Chociaż też, bo pierwsze trzy bodajże dostałem od Dogixa. Kto oglądał moje wcześniejsze odcinki, wie, że Dogix czasem ze mną tutaj grał, jak kilka innych osób, i wpadł do gry i dał mi trzy pety. I te pety możecie tutaj zdobyć, na tej mapie eventowej, która jest. Możecie je chyba wylosować. Czekajcie, zerknę, bo nawet nie sprawdzałem. Tutaj nie. 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 Też nie. Dobra, nie możecie ich wylosować. Nie widzę tutaj żadnych takich cieni, które by pokazywały te właśnie pety, więc nie możecie ich wylosować, ale możecie je kupić. Możecie je kupić w tym sklepie Event Shop. Wcześniej go nie zauważyłem. O, i tutaj możecie kupić koniczynki i Crazed Jester. Crazed Jester. Ja bym powiedział, że to jest coś w stylu Jokera, no ale... Ale Crazed Jester, tak się nazywa, 750 milionów jest do tego potrzebne. Więc jeżeli nie macie żadnego takiego peta mocniejszego, to jak to zdobyć? Już wam mówię. Chwila, tutaj. Idziemy z powrotem na tą oto mapę. I co? No i idziecie tutaj.
Bo tutaj się kupuje za diamenty, tak? I możecie dropnąć jakiegoś peta. No, zresztą widzieliście to w poprzednim odcinku, wydropiłem tutaj jakieś pety i one i tam są pety, które dają nam, tak jak te pety, dają nam te tokeny, które są na tej nowej mapie, tej eventowej. No i z tym zaczniecie, potem nazbieracie na pierwszego z tych petów, na kolejnego, kolejnego, kolejnego. Także bardzo fajnie się potem zbiera z tymi petami, one naprawdę dużo dają, jeszcze jak sobie je potem ulepszycie. Chwila, zerknę, czy mogę tu zebrać? O, mogę. Okej, okay, continue. Jak je upgrade'ować? Już wam pokazuję, już wam pokazuję. Dzisiaj będzie dużo info, których się dowiedziałem o tej grze, także mam nadzieję, że wam się przydadzą. Tutaj upgrade'ujemy i zobaczcie, bierzemy sobie te pety, 4. Musimy mieć nazbierane, jak one się nazywają? Nie wiem, jak się nazywają. Już lecę wam pokazać, gdzie je zdobyć. Haha! Lecimy na Underworld lub niższą mapę i nawet na ścianach. Ach, tutaj ktoś wyzbierał, tak? Wyzbierał. No to lecimy na ostatnią mapę, którą jest Crystal Cavern. Okej, okay, Cavern. O, tutaj są na ścianie. Tutaj widzicie? To są te kamienie. I to jest, o, Fire Shard. I bierzecie te Fire Shard i tutaj jest ważna rzecz, żebyście nie szli do sklepu, jak zbierzecie Fire Shard, jak już macie pełny plecak, nie dawajcie Sell, tylko Surface. Idźcie na Surface i idźcie tutaj do tego Forge. I kliknijcie Deposit i wtedy wam to, co nazbieracie, z tych wszystkich, które macie nazbierane, wam te wskoczą tutaj i będziecie już mieli je w zapasie, jeżeli będziecie chcieli ulepszać sobie pety. I teraz klikacie wszystkie 4 w tym wypadku, bo jeżeli są słabsze pety, to jeszcze więcej. I klikacie Make Shiny. I teraz, nie wiem czemu mi to nie złapało. Może dlatego, że są kłódki na nich. Zobaczmy, bo też to muszę przetestować. Już wcześniej zauważyłem, że to mi nie chce ich połączyć. Unlock, unlock i unlock. Zobaczmy, czy to o to chodzi. Ten i ten. I o, właśnie, teraz mi zrobiło z niego shiny. Zobaczcie, zniknęło mi 4 shardy i mamy już go. Shiny, gdzie on jest? Shiny, gdzie jesteś? A, nie, tak? Tak, to jest to. Tak jest, to jest to. Więc znowu go dam kłódkę, żebym przypadkiem go nie sprzedał lub coś z nim nie zrobił. To są teraz moje najlepsze pety. Te 4 tutaj. Te mają 20 level, dlatego ten mi się pokazuje na końcu. Niby te są też lepsze, ale zobaczcie na staty. Już na początkowym. Tutaj ma 130 razy 130 tysięcy. Mnoży mi złoto, które zdobędę, a najlepszy z tych petów, nawet na 20, mnoży mi tylko 832. Potem mamy wydobycie plus 108 tysięcy, a ten ma plus 1 tysiąc. Tutaj mamy dalej czas wykopania razy 11,2 tysiące, a tutaj razy 100. Więc te pety są mega. Mega. Nawet tutaj na tym poziomie, one są dużo lepsze. Zobaczcie, tutaj te liczby, a te. Także jest różnica. Oczywiście shiny w porównaniu do tych, zobaczcie, jeszcze to wam pokażę. Tutaj mamy takie staty. Powiedzmy, przyjmijmy złoto na przykład 97, a shiny na 20 162 tysiące, więc dwa razy więcej praktycznie. Więc naprawdę się opłaca zrobić z nich shiny jeszcze. Więc no tutaj teraz mi to dało naprawdę dużego bosta. To mi dało naprawdę dużego bosta. I teraz tak, co jeszcze wyczaiłem? Bo tutaj szukałem i wcześniej jak podchodziłem do tego sklepu, nigdy tutaj nie klikałem na to, bo myślałem, no nie mam jeszcze odrodzenia, więc no to nie ma sensu. Ale już zacząłem potem się odradzać. Odrodziłem się 25 razy, zbieram teraz diamenty, jak widzicie, tutaj już mam 11,5 tysiąca diamentów i tutaj mamy wszystkie itemy, za które można kupić, zobaczcie, tutaj mamy kilofy, młoty, miecze, także no powiedzmy, że to są kilofy, ogólnie kilofy, więc najdroższy jest za 65,5 tysiąca, więc spoczko, ok, fajnie, ale mnie interesują właśnie tutaj plecaki. I chciałbym
kupić najlepszy plecak, jaki jest tutaj możliwy, za 35 tysięcy, więc do tego dążę. Mam nadzieję, że to kupię bardzo szybko. No dobra, no idzie ta kasa, idzie, więc muszę się dużo odradzać, dużo kraftować diamentów, żeby to ogarnąć. Więc mam nadzieję, że no szybko to zrobię. Potem się wezmę za broń, raczej broń kilof, żeby jakoś szybciej kopać, bo będzie trzeba iść na nowe wyspy. Właśnie, to jest właśnie podstawa tego, że zaczynam od plecaka i już tłumaczę dlaczego. No zobaczcie, tutaj mam najlepszy plecak, który jest dostępny za kasę. Teraz następny, co są już za diamenty. I wydaje mi się, że jak kupimy już za diamenty, no to już ten plecak będzie non-stop. Nawet jak się będziemy odradzali, to plecak będzie siedział u mnie non-stop na plecach i nie będzie mi się to zmieniało. Po co to kupuję właśnie? Czemu się skupiam na plecaku? Problem jest taki, że znalazłem już sposób właśnie, jak się upgrade'uje tą rakietę, żeby tutaj przejść. Bo zobaczcie, jest spaceship, muszę mieć drugi level, żeby tutaj na tą planetę polecieć. Żeby ją upgrade'ować, trzeba tutaj kliknąć upgrade. I w tym momencie musimy mieć nazbierane, musimy mieć w plecaku 2 biliony monet, potem 40 mithril, fire shard 40, chromite 10 i larimar razy 5. Więc żeby to uzbierać do jednego plecaka, to ja muszę mieć ogromny plecak. Najlepszą opcją by było mieć plecak, który jest plecak nieskończoności, który można tutaj oczywiście kupić, ale za robuxy. O, zobaczcie, infinity plecak. I tutaj możemy zbierać bez ograniczeń. Zbieramy, aż nam się znudzi. I w tym sposobem bardzo fajnie, bardzo szybko zbierzemy te materiały i przelecimy na następną wyspę. No ale bez tego, no jednak trzeba sobie radzić, więc staram się kupić ten plecak tutaj najlepszy i wtedy wydaje mi się, że spokojnie przeskoczę. No to będzie plecak jednak, który ma 27, 26 powiedzmy razy 25, o 25 razy więcej miejsca niż ten, który mam aktualnie, więc będzie naprawdę dużo miejsca, żeby nazbierać te kamyczki, więc to jest taki plan na przyszłość. Zobaczmy, czy jakieś achievementy. Achievementy miałem w sumie. O, tutaj bloków dużo rozwaliłem. Ten w międzyczasie rozwaliłem. To weźmy teraz. O, 3,5 tysiąca diamentów więcej. Spoczko. Tutaj 6, tu 15. Jeszcze jakiegoś peta tu dostajemy. Wow, ładnie. Tutaj co? O, pet kolektor. Spoko. Co dalej? Pet entuzjast. Kurczę, ależ słowo. Język mi się łamie, jak to czytam. Dobra, następne. O, znowu trochę gemów. Zobaczmy, czy coś jeszcze. O, i tu 250 kolejnych gemów. I co tutaj? Krejty. Dobra, jeszcze trzeba... Jeju. Zobaczcie. Lawyer fan. Place for 5 hours. Okej, 500. Tutaj place 10 hours. 2000. No i tak to można diamenty zdobywać. Ile tutaj trzeba? 100 godzin trzeba grać. I wtedy co? A, tylko koniczynki. No diamenty by były lepsze. 500 godzin? Ładnie. No nawet się nie spodziewałem, że tyle achievementów zrobiłem w międzyczasie, a tu jednak. Także już nam wskoczyło na 18 tysięcy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak dodatkowo zdobywać diamenty, no to właśnie tutaj. I zobaczcie, ja tutaj od razu robię po 1000, w trylionach tutaj daję kasę. Jestem już na takim etapie, że już spokojnie te tryliony zdobywam, więc to jest maksymalna ilość, którą za kasę możemy zrobić po 1000. Więc no, powinienem szybko ogarnąć ten plecak. Do 35 już jest naprawdę niedaleko. Także to jest tyle, potem co? A potem się weźmiemy tutaj za to. I ja bym tutaj, tu dla mnie ważne jest, co jest dla mnie ważne, żeby mieć dodatkowego peta. Increases the maximum amount of pets you can equip. Dokładnie. I potem się wezmę za to, żeby mieć więcej petów. Nie jestem pewny, ale widziałem ludzi, którzy mają chyba 6 to było minimum, więc 3 kolejne na pewno sobie mogę dodać. Nie wiem, czy nie ma więcej i teraz się zastanawiam, czy jak tutaj to kupię, czy potem następny nie jest droższy. Mam nadzieję, że nie, to by było super. To by było super, no ale zobaczymy. Czas pokaże. Będziemy pnąć się w górę, żeby jak najszybciej ogarnąć wszystko
i iść jak najdalej. Poza tym chyba tutaj też troszkę, no, jak nazbieram już naprawdę diamentów dużo, ulepszam sobie kilka rzeczy tutaj też. Tutaj na pewno spędzimy trochę czasu, będziemy auto-delayed. O, to też by było spoko. Tutaj, no, tutaj posiedzimy trochę przy tych petach. Trochę polosujemy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No i to jest na dzisiaj tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dużo informacji w sumie. Mało grałem, ale no, widzicie, co osiągnąłem w międzyczasie. Między odcinkami, także to jest naprawdę, naprawdę kupa rzeczy. No tutaj same te pety, to jest masakra. Nawet nie wiecie, no chociaż jeżeli gracie, to wiecie, ale to jest naprawdę trudno ogarnąć. Tutaj zobaczcie, te pety to jest ten ostatni tutaj na przykład i tutaj, to jest 1 na 20 tysięcy. Na 20 tysięcy, czyli 20 tysięcy razy muszę tutaj zakręcić i wtedy jest szansa, że jednego z tych dropnę. A tutaj jak działa? Common? On? Ach, to mogę sobie ustawić. No, spoczko. Czyli to mi automatycznie usuwa. Nawet nie wiedziałem. Ja tutaj stałem, losowałem, jak mi zapełniło 350. No to potem usuwałem to manualnie. Jeju. A tutaj można to ustawić ładnie. Także polecam. Jeżeli jeszcze o tym nie wiedzieliście, tutaj klikacie na te auto delayed, ustawiacie, które chcecie usuwać i... Easy Legendaries. No i usuwacie. Ja usuwam tylko te podstawowe na razie legendy. Zostawię nawet te mniejsze legendy, bo to są chyba mniejsze legendy, a to jest maksymalna? Chociaż nie jestem pewny. Dobra, tak jak mówiłem wcześniej, to na tyle w tym odcinku. To są moje pety, to jestem ja, Tainrix. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam bardzo serdecznie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę pod kanałem. Pomoże mi to w rozwoju kanału. No i widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się. Hej!